To na sam początek chciałem się Pani zapytać takie bardziej osobiste pytanie, że nie ma Pani nic przeciwko. Kiedy sobie Pani uświadomiła, jak, że Pani jest osobą heteroseksualną? W okresie nastoletnim powiedziałabym, ale dokładnie kiedy, no trudno powiedzieć, pewnie miałam, ale dosyć wcześnie. A pamięta Pani, jak to się stało? Nie pamiętam. Nie będę wymyślała teraz historii żadnej, bo to nie ma sensu. Nie? A czy pamięta Pani z jakiegoś właśnie takiego okresu nastoletniego, czy spotykała się Pani z jakimikolwiek materiałami o homoseksualności? Czy to w książkach, czy w filmach? Strasznie było tego mało. Tak patrząc z dzisiejszej perspektywy, to prawie nic. Jakieś takie encyklopedyczne artykuły, gdzieś jakiś może wypowiedź Lwa Starowicza, coś takiego. Tak naprawdę pierwszym chyba takim jakimś materiałem to był na pewno, jak pan bada ten okres i te media, to był słynny artykuł Szczygła w Naprzełaj o dworcu centralnym głównie, tak? I no to był taki pierwszy w dużym, Naprzełaj był wtedy takim pisem, którego teraz już nie ma, to znaczy każdy nastolatek czytał Naprzełaj. Po prostu. Tam dla młodszych dzieci było coś tam innego, już nie pamiętam, natomiast jak się miało te lat, nie wiem, 14 to, czy 15, to każdy czytał Naprzełaj, bo to była jedyna gazeta i było tam i trochę o muzyce i właśnie jakieś takie artykuły. Także no to był na pewno pierwszy taki jakiś medialny przekaz. No jakieś filmy czasami się pojawiały z jakimiś wątkami delikatnymi, ale tego też było dosyć niedużo, pewnie na palcach jednej ręki można by to zliczyć. No plus filmy, jeżeli, ja akurat mam to szczęście, że jestem z Warszawy, ale wtedy to te filmy to można było głównie zobaczyć w Iluzjonie, jeżeli to było takie kino, Filmoteki Narodowej, zresztą dalej istnieje. No i tam pokazywali takie kino światowe, wielkie kino światowe. Pewnie tyle. I to pewnie, nie pamiętam, w którym roku był ten artykuł Szczygła, ale podejrzewam, że to musiał być jakiś 87 rok, może 8, nie wiem, 7 bardziej. Ja znalazłem ten artykuł, ale teraz już też mi wyleciało. Za dużo tych dat mailowych. Tak. A czy jakieś materiały zagraniczne, magazyny z zagranicy? To później dopiero. Miałam znajomą, która miała koleżanki w Niemczech i one przesyłały jakieś takie niemieckie magazyny dla kobiet. To były Polki w Niemczech? Nie wiem nawet, bo to nie były moje znajome, tak? Później miałam własne znajome, to też dostawałam, to były Polki. No jedną, pamiętam jedną Polkę, z którą korespondowałam, no to były czasy korespondencji, czyli listów pisanych ręcznie. No to ona czasami też coś podsyłała, ale głównie to jednak ta moja znajoma tutaj w Warszawie dostawała regularnie te przesyłki gdzieś z Berlina czy skądś, zachodniego wtedy, z takim magazynem dla kobiet, który troszeczkę wyglądał, właśnie był miał taką wielkość, był jak to pierwsze Filo, to zinowate, czyli taki nieduży byłby, 5, nawet mniejszy, czarno-biały, no i tam było dosyć dużo różnego rodzaju artykułów o historii. On był taki lesbijsko-feministyczny, bym powiedziała, bo tam była historia kobieca też również, o jakichś postaciach z historii i tak dalej. Także to był mój pierwszy kontakt z materiałami zagranicznymi. Z jakimiś materiałami brytyjskimi czy amerykańskimi to się zetknęłam już później, podejrzewam, że po roku 90. Potem dosyć regularnie dostawałam z Wielkiej Brytanii Divę, to taki lesbijski magazyn brytyjski, do dzisiaj zresztą wychodzący, ale to już było na pewno później, to już było lata 90. A ten magazyn z Niemiec to była druga połowa lat 80. To była druga połowa lat 80. na pewno, natomiast niech mnie Pan nie pyta o jego tytuł. Pamiętam, jak wyglądał, natomiast nie pamiętam. Frauen coś pewnie, ale nie pamiętam. I to był tylko ten jeden magazyn, czy jeszcze jakiś inny? Czasami w tych przesyłkach przychodziły też jakieś inne, dodatkowe materiały, ale raczej były to jakieś publikacje z okazji jakiegoś festiwalu, z okazji jakiegoś wydarzenia kulturalnego w Niemczech, niż takie regularne czasopisma. I rozumiem, że Pani wtedy potrafiła poczytać po niemiecku. Tak, ja się uczyłam niemieckiego i ten niemiecki dosyć to
dobrze znałam już wtedy, też byłam parokrotnie w Niemczech, więc wtedy na pewno zdecydowanie lepiej znałam niemiecki niż angielski, tak? Natomiast no, czytałam trochę przy pomocy słownika, a potem już może swobodnie po niemiecku, także to tak. I czy docierały do Pani wtedy przed 1990 rokiem tylko te magazyny z Niemiec? Tak, te magazyny z Niemiec, być może, teraz trudno mi sobie przypomnieć, kiedy to było, bo mam takiego kolegę, który wyjechał do Anglii, no i to właśnie był w okolicach roku 89, i on zaczął przysyłać tam z tej Anglii jakieś magazyny, ale bardziej bym obstawiała, że to były początek lat 90. niż końcówka lat 80., bo on tak wyjechał w okresie przełomu. Zastanawiam się również, czy dochodziły do Pani jakiekolwiek echa rewolucji seksualnej na Zachodzie z 1968 roku? Strasznie trudno mi teraz odpowiedzieć, czy wtedy cokolwiek na ten temat było, ale mam wrażenie, że trochę tak jednak, że z literatury, Pan ma taką ostrą granicę, nie, tego 90 roku i to jest problem troszeczkę, bo trudno mi strasznie powiedzieć, kiedy ja przeczytałam Erika Jong na przykład, tak, pierwszy raz. Na pewno to było w liceum, tylko że ja akurat w liceum, moje liceum też przypada na ten okres przełomu, tak, więc czy to już było po 90, czy to było przed 90. Natomiast wydaje mi się, że jakieś tam echa, myślę, że może bardziej... Nie, no okej, okay. Był film Her Formana, tak, który mówił o tym okresie, no tam głównie jednak o wojnie, ale jednak on bardzo, i to był film, który oczywiście, że oglądaliśmy we wczesnym liceum, czy nawet w późnej podstawówce, więc jakieś tam echa docierały, tak, nie wprost, nie publicystyczne na pewno, natomiast bardziej przez literaturę i film. I ewentualnie właśnie się człowiek interesował muzyką, a wszyscy się pewnie interesowali muzyką, no to właśnie przez jakieś takie historie, no, tych zespołów z tego okresu lat 70. Właśnie przez muzykę też bardzo dużo, tak? To się pisało o Woodstock, się pisało o narkotykach, pisało się o, nie wiem, biografie, tam jakieś życiorysy artystów z tamtego okresu, no i przez to w to było wplecione te informacje o tym, jak wyglądała sytuacja bardziej w Stanach Zjednoczonych pewnie niż w Europie Zachodniej, ale 68 rok i później. Kiedy pierwszy raz usłyszała Pani o osobach homoseksualnych w Polsce, które zaczęły się organizować, że powstały jakieś grupy, że... No to była lambda, ja tam byłam w tym wszystkim wtedy, ja, tylko że byłam niepełnoletnia, więc tak naprawdę tak troszkę z boku, ale byłam przy tym, jak powstawała lambda. I to był, no to był jakiś 88 rok tak naprawdę i wszystko to się zaczęło od nieformalnych spotkań na Uniwersytecie Warszawskim, co się później przerodziło w kawiarnię, w której odbywały się regularne spotkania, no i potem zarejestrowanie Lambdy jako pierwszego stowarzyszenia. Także no to jest wszystko właśnie ten okres mniej więcej ten sam. A pamięta Pani początki tego klubu studenckiego? Skąd to się wzięło? Czy mieliście jakieś... Nie pamiętam, jak ja tam trafiłam. Znaczy ja nie pamiętam teraz, jak ja się o tym dowiedziałam, bo oczywiście nie było żadnego internetu. Natomiast podejrzewam, że to było tak, że ja znałam już wtedy trochę osób homoseksualnych w Warszawie i po prostu prawdopodobnie ktoś mi powiedział. Jak ktoś mi powiedział, no to ja tam poszłam. Miałam parę koleżanek, parę kolegów, tak bardziej w moim wieku. No i później ta kawiarnia, nie wiem, co tam się teraz dzieje, to było na małym dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, no to się stało takim miejscem spotkań regularnych. Później tą kawiarnię zaczęła prowadzić Fiolka Najdenowicz, która razem ze Sławkiem Starostą śpiewała w Balkan Electric. Sławek Starsta był jednym z założycieli Lambdy, no i tak dalej, i tak dalej. Także to był ten początek. Ale kto to zapoczątkował, no to do starosty musiałabym pana odesłać, bo nie pamiętam. A mieliście jakieś wsparcie z uczelni, z uniwersytetu? Nie, to było bardziej część osób, która była z tym związana, działała w Stowarzyszeniu Studentów. I po prostu ten lokal należał prawdopodobnie do Stowarzyszenia Studentów, bądź w jakiś tam sposób był powiązany i to było grzecznościowo. Grzecznościowo po prostu tam się zaczynaliśmy spotykać. A czy miała
pani dostęp do biuletynu wydawanego przez Andrzeja Selerowicza z Wiednia. On chyba w 1983 roku zaczął wydawać ten biletyn. Później to się przerodziło w pismo, które się nazywało właśnie Etap, wydawane przez grupę wrocławską. Czy docierało to do pani? Nie pamiętam. Może tak, bo wiele rzeczy mogło docierać, mogliśmy to tam oglądać, ale nie pamiętam tego, przyznam szczerze. A pamięta pani, kiedy pani usłyszała, czy pani w ogóle wiedziała o Andrzeju Selerowiczu, że ktoś jest we Wiedniu i stara się coś tam koordynować? Wydaje mi się, że tak, ale tak jak uprzedzałam, no szczegółów już nie pamiętam. Pamiętam te rzeczy, wydaje mi się, że była mowa o jakimś wsparciu za granicę, ale nie chcę pana wprowadzać w ten, nie dopowiadałam bajek. Czy miała pani też kontakty z innymi grupami w Polsce, w tym ta grupa warszawska? Wtedy nie, znaczy poza potem moimi kontaktami z Gdańskiem, bo Filo było gdańskim magazynem i to byli ludzie z Gdańska głównie jednak, to ja sobie nie przypominam żadnych kontaktów z jakimiś osobami spoza. Później to już tak, ale wtedy nie, to była Warszawa jednak. Czy ludzie jakoś tam skupieni w Warszawie. To kiedy pierwszy raz zaangażowała się pani w działalność w Filo i jak to się stało? No i właśnie znowu nie pamiętam, znowu się stała odpowiedź, nie pamiętam. To znaczy, to było tak, że ja zapewne na właśnie tych spotkaniach Lambdy, bo ja nie jeździłam do Gdańska, w sensie jeździłam, tam jakieś rodzinne powiązania z Wybrzeżem też mam, natomiast to nie było tak, że ja tam pojechałam do tej redakcji, tylko poznałam tutaj w Warszawie kogoś z redakcji. Teraz czy to był Ryszard Kisiel, czy to był ktoś inny, też już nie pamiętam. Natomiast wtedy dogadaliśmy się, że tak naprawdę to u nich nie ma w ogóle tematyki lesbijskiej poruszanej i że jeżeli ja chcę coś napisać, to oni z otwartymi ramionami mnie przyjmą, tak? I no, tutaj to była moja inicjatywa. Co ja chciałam napisać, to tak naprawdę było potem drukowane. Więc ta współpraca się nawiązała w jakiś taki naturalny sposób, nieformalny, taki przyjacielski, powiedziałabym. No. Czyli wcześniej nie miała pani dostępu do Filo? Ja Filo prawdopodobnie miałam w rękach właśnie na tej zasadzie, że w tej Lambdzie można, ktoś to przywoził, tak? To nawet na pewno znaczy się, że tam ja to oglądałam ten magazyn i któregoś razu w czasie tych spotkań był tam ktoś z Filo, tak? I po prostu dogadaliśmy się, że nie ma nic o kobietach, że można by zacząć pisać. No i zaczęłam. Czy były jakiekolwiek inne kobiety, które też współpracowały z Filo? I teraz tak, na początku na pewno nie, na 100% nie. Wydaje mi się, że już pod sam koniec mojej współpracy z Filo, tam się zaczęły pojawiać jakieś dziewczyny. Natomiast teraz pewnie gdybym dostała magazyn do rąk, te ostatnie numery i zaczęła przeglądać go, to bym sobie mogła nawet przypomnieć jakieś nazwiska, ale w tym momencie to nie pamiętam. Natomiast wydaje mi się, że później tak, że pojawiły się jakieś artykuły podpisane żeńskimi imionami, nazwiskami, już na pewno w tej wersji takiej kolorowej, w sensie z tą okładką już takiej magazynowej.